Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dziś znajdujemy się ponownie w Cyberpunku 2077. Troszeczkę dogrywam odcinki, muszę przyznać, bo nagrałem za mało, jak zwykle. I moi drodzy, mamy kolejny rozbój. Oczywiście zaczynamy od rozbojów, bo czemu by nie? Narzucimy im protokoły, żeby było taniej. Potem wybierzemy się na jedną z misji, która nas czeka już, dosłownie no powiedziałbym, że za rogiem. Czekaj, czy jest jakieś jedynce, które prowadzi do 7? A nie, ale damy radę to zrobić inaczej. Tak, dobra. Powiadomimy rodzinę. Załatwione. I teraz robimy tak, restart optyki klasycznie. Wszystkim. Tak, muszę poczekać, aż się jednemu najpierw skończy. No tak, zapomniałem o tym, że przecież jeszcze nam go przenosi. Nie wiem, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ten restart optyki rzeczywiście jest przenoszony drogą cyfrową. Jeśli można tak powiedzieć. To jest troszeczkę jak choroba, tak? Po prostu Night City cierpi na syndrom restu optyki. Wszyscy po prostu... Wszystkim jest po prostu wyłączane... są im wyłączane oczy, czy też szczepy wzrokowe. Hej, dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o tę misję, przepraszam. Czy tu coś jeszcze leży? Nie bardzo. Powiem wam, że szybka. Spodziewałem się troszkę dłuższego rozboju, muszę przyznać, ale jest spoko. Mamy też troszeczkę drzazg do przeczytania, mamy też troszkę wiadomości, jak widać na naszym telefonie, czy jakkolwiek, cokolwiek to jest. Ale z tym się będziemy bawili chwilę później. My natomiast teraz wsiadamy na motocykl. Posłamy sobie troszeczkę tej, chyba bodajże, że to jest samuraj cały czas. Jestem tego niemal pewien. W ogóle obejrzałem sobie szybki wywiad z Żebrowskim, czyli osobą, która, jeśli ktoś nie wie, podkłada głos tutaj pod Johnnego Silverhanda, a.k.a. Keanu. I powiem wam, że usłyszałem parę takich drobniutkich, naprawdę nie są takie spoilery nawet, takich drobniutkich informacji, które... Czy to jest po polsku? O kurde, czekajcie, ja chcę to zobaczyć. Martha Frakes i Gustavo Orte połączyła zakazana miłość. A zakazana miłość, jak to zakazana miłość, kończy się źle. Ten konkretny koniec wygląda tak. Marta jest w śpiączce i leży w szpitalu, a jej ojciec chce, żeby Gustavo Orta poniósł za to karę. Ty masz ją wymierzyć i to szybko. Szczegóły w załączniku. Jestem ciekaw, czy to z jego winy w ogóle, ale dopiero teraz zauważyłem, zobaczcie, tutaj na boku zmiana nadchodzi. Myślę, nie spodziewałem się tego, bo raczej wszystko tutaj w świecie, chciałem powiedzieć, jest po angielsku, tak? Raczej się nie zdarzy, żeby coś było po polsku i to mnie troszeczkę, muszę przyznać, zszokowało. Dobra, nie mniej. Wchodzimy i moi drodzy... Moi drodzy, zajmijmy się tą osobą, tym... Karlu, czy jak mu tam było, nieważne. Przepraszam, Gustavo Orte. Orta. Coś, co chciałem powiedzieć na temat Żebrowskiego, to były tam takie malutkie naprawdę, może nawet nie spoilery bym powiedział, ale takie smaczki, które czuję, że mi się mega spodobają, jak już zacznę wątek główny z powrotem. Ale na razie, jak widzicie, cały czas jestem w trybie, gdzie trzeba było użyć siły. Jestem ciekaw, czy może da się tam jakoś inaczej wejść jeszcze. Czy też trzeba siły? Nie, o, to może zdolności techniczne wykorzystać. Tu są... A, okej, okay, bo to jest jakaś taka... No, niespecjalnie interesująca nas szafka woźnego. Ja nie wiem, co się tam dzieje, nie chcę chyba widzieć. Zobaczmy. O! Tu jest możliwość odwrócenia uwagi przeciwników. Szkoda, że nie mogę... Czekaj, czy mogę... Myślę, że mogę go schakować przez drzwi. No, zadzwonimy. Kto tam? O! Przysyła mnie Padre. Padre? A czego on chce? Możemy wykorzystać nasz background. Zamierza zorganizować mszę w intencji Marty Frakes. Mama mówi z Gustavo szczegóły. Wpuścisz mnie, czy dać znać Padre, że kazałeś mi stać pod drzwiami? No proszę, zadziałało rzeczywiście. Gustavo czeka na górze. Bo nie jesteśmy jebaną instytucją. Tego on się nie spodziewał. Nie panikuj, tni. Ścięgna Achillesa to grube, nadpięte. Oła. Tego nauczy spłacać długi w terminie. Nie. To już mi przynajmniej nie fajnie. Nie wiem tylko, czy mogę te eurodolary sobie zabierać? Ja chyba tak, widzę, że nie mają z tym większego problemu. Że im podkradam tutaj. Mówię ich co prawda pochwytać i tak dalej, ale sobie to daruję. Użyjmy jeszcze tego laptopa. Ej, chwileczkę, co to było? Ej, chwila, jakby... Ja tutaj poproszę o jedną małą rzecz, bo... Przy użyciu nie było
wykrzyknika, który wskazywałby na to, że mieliby nas zaatakować, co dla mnie oznaczało, że mogę tego użyć bez większego problemu. Niedoróbka, drobna, ale bolesna, jak widać dla mnie w skutkach. Nie lubię takich rzeczy, bo okej, jeśli mam, jeśli by w ogóle nie było tego znacznika, przy żadnym, w sensie nigdy nie byłoby tego znacznika. O Jezu, mnie cofnęło do początku gry. Świetnie. Szybka informacja ode mnie tylko. Gdyby w ogóle nie było tego znacznika, w sensie nie byłoby takiej funkcji jak ostrzeganie nas przed tym, że mogą nas zaatakować, nie byłoby tego wykrzyknika w trójkącie, tego znaku ostrzegawczego, no to nie byłbym z tym problemu, ale tutaj ewidentnie nie jest taka funkcja i dlaczego ona nie była przypisana do użycia, nie wiem. Właśnie to mnie też dziwiło, bo zazwyczaj to użycie kończyło się atakiem, a no w tym wypadku miałoby nie, no i jak widać, no po prostu jest to niestety bug drobny. Dobrze, ale ja już, moi drodzy, tam jadę i widzę się z wami za momencik. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem ponownie, bo powiem wam, że z jakiegoś powodu totalnie odwala im po prostu jak zejdę tam na dół, więc po prostu chyba najwyraźniej nie mogę tego robić, bo inaczej by mnie zaatakowali. Tak więc od razu udaję się do Gustavo i zobaczę, co będzie dalej. Msza? I padre myśli, że to miałoby pomóc? Na razie kłammy dalej. Brnijmy w to kłamstwo. Reprezentuje jej ojca. Kurwa. To było do przewidzenia. Kochający tatuś, przez którego uciekła z domu. Nawet teraz nie potrafi odpuścić. Ten chuj nawet nie wie, co się stało. A co twoim zdaniem się stało? Goście z Sixth Street się stali. To była jebana zasadzka. Wracaliśmy wypici z imprezy u Chichexa. Tamci dorwali nas przy Berkeley Avenue. Przyspieszyłem, ale... oni strzelali szybciej. Chcieli dopaść mnie, ale dostała Marta. Koniec historii. Przychodzisz mnie kropnąć? To rób swoje. Tylko dobrze wyceluj, żeby znowu nie oberwał ktoś postronny. Zastanawia mnie to, dlaczego mamy opcjonalną funkcję na to, żeby przekonać go, by uciekł z miasta. I czy to jest związane z Padre? Wydaje mi się, że to może być związane z Padre. Dobra, decyduj się. Zapytaj mnie w sumie, dlaczego chcieli go sprzątnąć, bo to też mnie interesuje. Sixth Street. Dlaczego chcieli cię sprzątnąć? Bo kurwa nie pałają miłością do Valentinos? A może dlatego, że ktoś ma do mnie uraz? Tak duży, że wynajmuje kolejnych cyngli. Nolan? Nie ryzykowałby życiem córki, żeby cię dopaść. Marty w ogóle miało tam nie być. A Sixth Street'i? Wiedzieli, że będę tamtędy jechał. Kurwa, to było jak pluton egzekucyjny. Sam sobie wyciągnij wnioski. Jak dobrze rozumiem, ten ojciec próbował na niego zostawić zasadzkę, po czym przez przypadek dostaje jego córka, bo miała jej tam nie być, ale była. Na to wychodzi. No i wiecie co? Dobra, decyduj się. Patrząc na to, że mam opcję taką, misja mi mówi nawet bezpośrednio, że mogę go przekonać, żeby uciekł z miasta. Ja to spróbuję zrobić, bo to jest opcjonalna rzecz, więc zaryzykuję. Nikt więcej nie oberwie. Wierzę ci. Co? To, co słyszałeś. Ale musisz wyjechać z miasta. Wyjechać? I co, zostawić ją tak? Może leży w śpiączce, otoczona tymi wszystkimi rurkami, ale... to moja kobieta. Jeśli Marta z tego wyjdzie, martwy, do niczego jej się nie przydasz. Tak, chyba. Chyba masz rację. Zrobię, jak mówisz, dziękuję. Możesz wyjść bez obaw. Moi ludzie nie będą cię niepokoić. Tylko chciałbym zobaczyć, no... co prawda nie będę mógł sprawdzić jego komputera, ani zebrać wszystkich przedmiotów od niego. Czekajcie, jest tutaj drzazga, więc zaryzykuję i wzięcie i może... Dobra, udało się to wziąć bez atakowania mnie, na szczęście. To co, to tyle, moi drodzy, wychodzimy, misja zakończona. Udało się ją wykonać, zgodnie z tym, co sobie planowałem. Znaczy planowałem po tym, jak zobaczyłem, że jest taka opcja, no i co, i wracamy. Zobaczymy, co nam powie Padre na to, bo on tutaj zarządza, chciałbym przypomnieć, przynajmniej tą częścią centrum. I zobaczymy, co będzie z tym związku. W ogóle bardzo mi się, mimo wszystko, bardzo mi się podobają ich te graffiti. One są naprawdę piękne, w sensie, ja wiem, że to robi normalny artysta, tak, grafik, ale gdybym ja miał coś takiego, powiedzmy, w Polsce, jak jeszcze mieszkałem na bloku, dajmy na to, to mnie by się to bardzo podobało, tak pomijając, że to jest akurat jakaś tam, to jest akurat związane z gangiem, tak, w tym wypadku. Tu mi tutaj krzyczy, że wyjdź z budynku, jak tam jest winda. Wyjdź z budynku, jest tutaj. Dobra. O, widzicie, dostanę jeszcze nagrodę dodatkową. Ciekawe, co nam powie Padre, jak do nas zadzwoni. Też przecież zadzwoni.
A to, co chciałem powiedzieć, to naprawdę, to są takie ładne graffiti, które by mnie akurat by się podobały, tak? W porównaniu do niektórych was grow, które są, że ktoś się podpisze albo narysuje penisa, to naprawdę, jeśli miałbym wybierać, to wolę jednak takie ozdoby. Plus, no, bloki są dosyć szare i szczerze czasami nieco kolorów by się przydało, ale to tak tylko z mojej perspektywy. Nie, akurat nie to chciałem zrobić, nie chciałem niczego sprzedawać, chciałem odebrać nagrody, dziękuję. O, i teraz dzwoni Padre. Gustavo Horta nie żyje. Zastrzelił się. Jak go do tego nakłoniłeś? Albo wiesz co? Nie mów. Kto zdradza tajemnicę, traci zaufanie i nie znajdzie sobie przyjaciela. Najważniejsze, że stało się to, o co cię prosiłem. Kontrakt zamknięty. Ten po prostu uciekł i wmówił wszystkim w okolicy, że się zastrzelił. Bardzo mądre podejście, muszę przyznać. W sensie na takiej zasadzie, że rzeczywiście to jest dobry sposób, tak? Nikt go nie będzie szukał, wszyscy myślą, że popełnił samobójstwo, a on będzie sobie po prostu gdzieś poza miastem mieszkał. No i zobaczymy, co będzie dalej z mapą. No, chciałbym troszkę zobaczyć mimo wszystko przyszłości tego tytułu. W sensie przyszłości tego, co się dzieje tutaj teraz w Night City, tak? Czyli tych wszystkich misji, które wykonujemy, tych wszystkich postaci, którym pomagamy bądź nie. Naprawdę, bo to są takie pierdoły i mnie takie rzeczy cieszą, jak wiecie. Kiedy krzyczą. Teraz zobaczymy, co się tutaj dzieje. Że nieźle połatali, wręcz przeciwnie, porozwalali tutaj ludzi. Restart apteki klasycznie, to jest za 3, więc już nawet się wiecie, nie przejmuję jakoś specjalnie tym. Dobra, zabijamy. Chciałem powiedzieć, że nawet nie chcę się bawić za bardzo w hakowanie im. Chodź tutaj, umieraj. Widzę, że w ogóle fajne te dialogi zostały dograne tam poboczne, które gdzieś się odgrywają. Coś, na co chyba nie zwracają jakoś specjalnie uwagi. Ostatecznie chciałem powiedzieć to, że jak są dosłownie trzy... O, widzę, że bracia bliźniacy. Jak są dosłownie trzy koszt tego hakowania to jest 3, no to nawet mi się nie opłaca jakoś specjalnie wchodzić w system, bo to by za długo zajmowało. To bo jest to dodatkowy exp, ale tak szczerze to... wiecie co, zrobimy mu zwarcie. Dobra, nie dam rady nic zrobić, może restart optyki? No, nie bardzo. Ale jak już się postrzeliśmy, to się postrzeliśmy. Nie spodziewałem się, że jeszcze ktoś tutaj jest w ogóle z nich. Więc... To mnie dziwi troszkę. Ja chyba jakiegoś gościa przez przypadek uratowaliśmy. Ale spoko, no jakby załatwione. A, patrzcie, jeszcze to jest ten, dodatkowe dane. Oczywiście, że się podłączymy, bo to są pieniążki, a my teraz na pieniążki cierpimy, znaczy na niedobór pieniążków cierpimy, bo nas dopadł koronawirus, znaczy się samochodowirus, zwany również, chce wykupić wszystkie samochody w Cyberpunku. Tak. Ale innych ciekawych rzeczy, myślę, że warto wspomnieć, iż... Iż mimo wszystko mam zamiar to zrobić, tak jakby nie mam zamiaru się cofnąć przed tym moim stwierdzeniem, że ej, ja to zrobię, bo to jest po prostu ciekawa zabawa. Jestem ciekaw, jak bardzo trzeba przejść, znaczy w jak dużym stopniu trzeba przechodzić grę i jak bardzo trzeba się przyłożyć do tego, żeby to albo inaczej, jak dokładnie trzeba przechodzić grę, jak bardzo trzeba grindować. Tutaj w tym kontekście grindować robić każdą misję zgodnie ze wszystkim, w sensie wszystko zbierać, wszystkie hakować elementy i tak dalej. Navy, trzeba wykraść pewien dokument, sprawa jest pilna. Dalsze informacje w załączniku. Żeby być w stanie właśnie te wszystkie auta wykupić. Czy to jest rzeczywiście jakieś takie ultra maksowanie, czy też nie. Też trzeba pamiętać o tym, że ja nie do końca przeszedłem taki jakiś build związany z pieniędzmi. Też niedużo jeszcze tworzyłem, ale moim zdaniem akurat tworzenie nie powinno tutaj nam dawać wystarczająco pieniędzy.
ale to już abstrahując tylko od samej kwestii. Myślę, że same misje powinny nam dać wystarczająco pieniędzy, żebyśmy mogli kupić sobie przynajmniej te wszystkie samochody, a wszczepy ewentualnie dokupić za jakieś tam pierdoły ze sprzedaży, tak? Bo to jest moim zdaniem bardziej adekwatne. A ty gdzie? Za wejście się płaci. Mogę mu powiedzieć coś? O! Ale ja tu jestem naprawić system stereo. Subwoofery podtynkowe podobno wam trzeszczą. Nie mam cię na liście. Okej, jak bardzo ci zależy, to zadzwoń do szefa i zapytaj. Ale ja zaczynam naliczać czas już teraz, więc od razu wspomnij, że będzie płacić ekstra. No dobra, nieważne. Wchodź. Bardzo mi się podoba. To są takie pierdoły, które są tak świetne. Uwielbiam tego typu dialogi, takie... No bo to tak pasuje do tego świata, takie cwaniactwo i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, czy przejdziemy przez tego gościa, czy nie bardzo. Chyba nie bardzo. Zróbmy mu restart optyki w takim razie. Zobaczymy, czy to nam zadziała. Oj, wchodzę już na strefę zastrzeżoną, dobra. Naruszenie protokołu przede wszystkim. Rozwalmy kamery im totalnie. 55 A91C, tak? 55 E9 1C55 E9. Czekajcie, tylko żeby teraz tego nie spieprzyć totalnie. C55, dobra, udało się zrobić to wszystko na raz. Pięknie. Połączmy ją. Czy mogę zamknąć te drzwi? Dziękuję. Tylko tyle mnie interesowało, szczerze mówiąc, na chwilę obecną. Tam nikogo nie widzę chyba. Czy mogę sobie jakieś ujawnić szybko interfejsy? Prosiłbym, bo... Uważam, że to akurat nam się może nieco przydać. Dlatego goście znowu siekło po oczach. Nie wiem, dlaczego w ogóle on tutaj zajrzał. Jakby... że się nie afiszuje ze swoją obecnością tutaj jakoś specjalnie. 1CFF 55FF, dobra. Dane nasze. 2000 to jest zawsze spoko. W ogóle paradoksem jest to, że za to hakowanie dostajemy nieraz tyle pieniędzy, co za misję z cyberpsycholem czy coś, tak? Więc to jest trochę taka abstrakcja dla mnie. Tak dosłownie odrobinkę, ale nadal. Cóż. Potrzebujesz szybkość, tak? On jest teraz zwrócony przodem czy tyłem do nas? Chyba tyłem. Nie, przodem, nieważne. Nie mogłem spojrzeć po prostu na mapę i tyle. Więc co zrobię mu po prostu reset systemu, to będzie chyba najlepsze, bo on mnie tutaj będzie wkurzał potem cały czas. Będę stąd próbował wyjść. Więc jego załatwimy. Bierzemy się dalej. Tyk. No to już niestety musimy się troszeczkę pobawić w zabijanie. Znaczy niestety, no, staram się bawić w tej grze, tak? Jakby patrząc na to, jaki build już mam teraz zrobiony, to... Możesz przestać? Staram się głównie... Wymacie sobie po dupie, jak cię świeżbi. Głównie bawić tym, co tutaj robię. I tak jak mówię, no te wszystkie dialogi. No wyobraźcie sobie, jak bardzo, ile można po prostu tutaj... Głupio stracić przez to, że się nie słucha takich pierdół nawet, tak? Czy się robi coś na przykład na głośno. Bo te dialogi to jest naprawdę złoto i szczerze to jest jedna z rzeczy, którą tutaj mocno doceniam w Cyberpunku. Czekajcie, 5E9, dobra, widzę to. Damy radę, pięknie. Jeszcze spróbujmy użyć sobie tego laptopa. No i w ogóle te laptopy w tym świecie są tak masywne, to jest dla mnie straszne wręcz. Przeczytaj to uważnie. Aha, dobra. To jest znowu to. Już niedawno to nawet czytaliśmy po raz pierwszy, więc już nie będę się z tym bawił dłużej. Mamy kolejne wyjście ewentualnie, jakbyśmy potrzebowali. A tymczasem wróćmy tutaj i... Zabawmy się dalej z przeciwnikami. To jest dwójka z tego, co widzę tylko.
Um. Bum. Dziękuję. Okej, okay. No to chyba po robocie już jest praktycznie. Wydaje mi się, że cała reszta powinna być na dole, a jeśli nawet nie, to raczej będziemy ich załatwiali w ten sam sposób. Jeszcze się rozejrzę za jakimiś przedmiotami do zebrania. No proszę, taka szafeczka nawet tutaj była. Ojoj. Chwileczkę. Dobra, on tak dostanie po wzroku. No proszę. To ona! Ej, przepraszam, myślałem się, że to mężczyzna. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem, muszę przyznać, do krótkich fryzur kobiet. W sensie, jakoś tak, wiecie, patrzę na budowę ciała i myślę, o mężczyzna, tak? Albo, nie wiem, jakoś tak mam takie, może błędne pojęcie, ale jednak wrażenie, że mężczyzn jest statystycznie więcej w gangach, więc... Więc raczej w oparciu o te elementy zakładam, że postać jest mężczyzną bądź kobietą. I... No w tym wypadku się znowu pomyliłem, jakby to nie jest chyba już nic dziwnego u mnie, że wszędzie widzę facetów, to źle brzmi, wszędzie widzę facetów, co najmniej dziwnie. Mam jakąś pijaną prostytutkę, ja zakładam. Dokładnie, brak przynależności w ogóle. Co można z tym zrobić? No tak, Milfgaard oczywiście. Jezu Maria, nie, jaki ten Milfgaard to jest najpiękniejsza gra słowna, którą widziałem w Cyberpunku chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Takiego złota to ja już dawno naprawdę nie dałem rady znaleźć w żadnej grze i to jest jedna z tych rzeczy, którą mega doceniam tutaj. Na pewno też. Jakby jak wcisnąć Wiedźmina do Cyberpunka, Milfgaard. Piękne. Jestem ciekaw, czy w ogóle najpierw był mem z Milfgaardem, czy najpierw był Milfgaard jako właśnie zamysł kogoś z TDP-u. W sensie wiecie, czy najpierw ktoś stworzył mema, gdzie zmienił sobie hehe, zrobił z Milfgaardu Milfgaard, zanim jeszcze Cyberpunk powstał, czy też powstawał. Czy może właśnie ktoś z TDP-u jednak jest oryginalnym autorem tego żartu, czy tej gry słownej. Nie będzie mnie. Senor Ladrillo i do Saulo Capona. Saulo, brachu, wybacz, ale muszę na jakiś czas wyjechać z miasta. Pilna rodzinna sprawa, podział majątku, sfałszowany testament, te sprawy. Trzeba wytłumaczyć kuzynowi z Kalifornii Południowej, co i jak, w cztery oczy, po męsku, rozumiesz. Trzymaj rękę na pieczy, niech biznes się kręci, a jakby były jakieś problemy, dzwoń od razu. Ladrillo. Ostrzeżenie od Ladrillo do Tomasa Norilta. Dzień dobry, panie władzo. Doszło do drobnego nieporozumienia. Był u nas dziś kolega od ciebie z psiarni. Machał mi przed twarzą jakimś nakazem przeszukania. Powiedziałem mu, żeby spierdalał, no i spierdolił, ale niepokoi mnie, że w ogóle wpadł na taki pomysł, żeby się tu plątać. Nie chcę rzucać bezpodstawnymi oskarżeniami, ale ktoś tu chyba kurwa nie wywiązuje się z umowy, panie podkomisarzu. Przypominam, że mamy bardzo ciekawe nagrania, w których występujesz razem z młodzieńcami, którym do szesnastki trochę brakuje. To moje ostatnie ostrzeżenie. O, proszę bardzo. Szantaż. Klasyka. No i od Senora Ladrillo do Jose Luisa. Hej Jose, robota jest. Poważna sprawa. Nie dla żadnych leszczy, tylko dla dużego gracza. Za duże pieniądze. Szczegóły nie na kable. Wpadnij to pogadamy. Tylko sprawdź, czy nie masz ogona, Ladrillo. Okej, okay, możemy wyłączyć kamery całkowicie, dziękuję. I wykraść im dane już teraz normalnie. Ja lubię czytać te wiadomości. Mówię, one bardzo są takimi fajnymi, takim flavorem tego świata. I ja chcę ten świat po prostu... Ojoj. Alko? Dlaczego mi się te kamery włączyły przede wszystkim? Chwileczkę. Wyłączmy jeszcze raz. O, dobra. Nie wiem, muszę chyba czasami to parę razy kliknąć. Zobaczcie, teraz wszystkie kamery na przykład są włączone. Chwileczkę, a jak wyłączę? Dobra, nie wiem co się stało, ale wydaje mi się, że wszystkie kamery się nagle powłączały i to jest dla mnie troszeczkę dziwne. Nie wiem, nie rozumiem jeszcze do końca tej mechaniki z tymi kamerami wszystkimi, ale... Chciałbym się rozejrzeć po prostu, wiecie, za jakąś taką kamerą, która by mnie mogła wyśledzić. O kurde, tutaj są... O, duże zdolności techniczne wymagane. Ale one chyba prowadzą te drzwi, jak dobrze rozumiem, czekajcie. Żeby się upewnić. One prowadzą prosto tutaj, tak? Tak jest, okej, okay, dobra. Myślałem, że już coś ciekawszego za nimi jest i wiecie, miałem takie, nie mam zdolności technicznych, nie. Po prostu to jest dodatkowe wejście. Ja mówiłem w tej grze, jest tyle sposobów na wejście. Powiem, że to jest bardzo mocno fajnie RPGowo zrobione też, jeśli o to chodzi. O, widzę, że teraz się kamery dopiero wyłączyły. Bo praktycznie powiedziałbym, że wręcz w bardzo niewielkiej ilości gier jest to
tak dobrze zrobione, w sensie... Dobra, odbierzmy jeszcze tylko telefon najpierw. Mam pliki z Dicky Twistera. Raduję się i ty się raduj, albowiem kontrakt został właśnie zamknięty, a ustalone wynagrodzenie przelane na twoje konto. Amen. Podoba mi się, tak jak mówię, podoba mi się ta narracja tego Padre, że on tak właśnie bardzo bogobojnie wręcz mówi i się wypowiada, w sensie wiecie, wysławia się i tak dalej, to jest naprawdę fajne pierdoły to są. Więc o, wyjątkowo nie pojadę do końca tej misji, którą mam bliżej, bo mamy mało czasu do zakończenia odcinka. Chciałbym jeszcze poczytać troszkę jazz przez te 5 minut, które nam tam uciekły. Więc pojedziemy sobie odebrać tylko, znaczy odebrać, znaleźć tylko kolejną z kart Tarota, czy z kolejnej z graffiti Tarota. I podoba mi się w ogóle nazwa tamtego klubu, Dicky Twister, tak? Zastanawiam się, czy w oryginale się nazywa Dick Twist, czy coś? Czy Dicky Twist? Nie wiem, nieważne. Mniejsza o to, natomiast teraz pójdźmy po prostu na górę tego apartamentowca. To mnie też szokuje, no zobaczcie, w tej grze jest po prostu takich opuszczonych budynków, które są w naprawdę nie najgorszym stanie. To, co ja tutaj widzę, spokojnie po remoncie, sportem może tutaj mieszkać, mogą tutaj mieszkać setki, jeśli nie tysiące ludzi. No ale cóż, to, ten świat jest, wiecie, dosyć oryginalny, tak? Proszę, proszę, jest to zbadane, mamy to. Kapłanka. Powiem, że ostatnio dosyć mocno bombardują mnie różne rzeczy związane z astrologią i z wróżbiarstwem, bo gram w różnego rodzaju gry, które mają jakieś tam takie motywy właśnie mocno związane z tym i w końcu się kiedyś nauczy tych wszystkich kart Tarota przez przypadek. No nic, ale tutaj w ogóle mamy dwie misje. O, proszę, co jest jeszcze oprócz tego? A. O, w końcu pójdziemy do Delaimana, no jej, o Jezus Maria. To jest misja, którą dostaliśmy chyba po 10 godzinach. Tak tylko przypomnę, ale dobra. To już zrobimy w następnym odcinku, natomiast jeszcze na dzisiaj mamy, moi drodzy, drzazgi. I to całkiem sporo bym powiedział. I jeszcze mamy też wiadomość telefonu, więc przeczytajmy to jak najszybciej. Zabierz rozmowy, Lena i Otis. Lena, ej, co się dzieje ze Stevenem? Nie odbiera, nie odpisuje, byłam u niego w domu, drzwi zamknięte na spust. Sąsiedzi mówią, że nie widzieli go od kilku dni. Otis, bo jest taka firma, która produkuje windy. Wiem tylko tyle, że miał iść na rozmowę do Yotaro. Mówił, że tam dostanie lepsze pieniądze. Ostrzegałem go, że Yotaro to pojebany gość, żeby na niego uważał. Słyszałam. No właśnie, nie wiem, co się stało potem, ale mam swoje podejrzenia. Wpadnij do mnie, jeśli chcesz pogadać. Okej. Kult Santa Muerte. Kim jest pani Noce? Ojejku, to nie wiem, czy to powinno iść do innych. Moim zdaniem to powinno iść do świata albo do artykułów. Nie bójmy się śmierci, czego się tu bać. Santa Muerte jest naszą przyjaciółką, dobrą znajomą. Wiemy, jak z nią rozmawiać i wiemy, kiedy nie ma już miejsca na targowanie. To jedna z pierwszych odpowiedzi, jakie usłyszałam, pytając mieszkańców Vista del Rey o Santa Muerte, świętą śmierć. Muerte? Myślę, że Muerte to jest morderstwo. Muerte to jest chyba zabójca, nieważne. Jej kult, oficjalnie potępiony przez Kościół rzymskokatolicki, choć jednocześnie czerpiący z niego garściami, jest niezwykle popularny wśród osób pochodzenia meksykańskiego, szczególnie na terenie Night City. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że korzenie tego kultu sięgają głębokiej starożytności. Wydaje się wielce prawdopodobne, że Santa Muerte powstała na skutek połączenia tradycji Azteków, Majów i innych rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej z wiarą katolicką, którzy przywieźli tu przed wiekami hiszpańscy konkwistadorzy. Święta Śmierć, zwana też niekiedy Panią Nocy, Señora de la Noche, Señora de la Noche, jest bóstwem nader niezwykłym. Do jej wyznawców należą nie tylko więźniowie, gangsterzy i narkomani, ale również policjanci, prostytutki i osoby pracujące nocą. Słowem ci, którzy stale narażeni są na niebezpieczeństwo. Jeszcze na początku obecnego stulecia modlili się do niej prześladowani homoseksualiści i osoby trans. O, ciekawe. Jestem ciekawy, na ile się to rzeczywiście zgrywa z rzeczywistością, albo ze światem cyberpunka. Kurde, ostatnio widziałem, że pan Mateusz jakby powiedział bezpośrednio, że jest mocnym, zagorzałym fanem cyberpunka. Chciałbym, żeby mi zrobił taki wykład po prostu z cyberpunka. W sensie przez jego głos, bo on ma taki bardzo głęboki, przyjemny. Jak ktoś nie wie, pan Mateusz to jest osoba z TV Gry. A jak ktoś nie ogląda TV Gry, no to nie wiem, gdzie się uchował w tym czasie. Dobrze, wracając. Santa Muerte udziela protekcji każdemu, kto ją o to prosi i złoży na ołtarzu odpowiednie dary, rum i tequilę, owoce, papierosy, słodycze oraz kwiaty. Co ciekawe, nie uznaje rozróżnienia na prośby etyczne i nieetyczne. Jej wyznawcy modlą się
do niej o zdrowie i dobrobyt, a także o udaną zemstę i śmierć swoich wrogów. Wszyscy bez względu na intencje muszą jednak pamiętać o jednym. Każda wysłuchana modlitwa ma swoją cenę. Jeśli jej nie zapłacisz, święta śmierć odbierze ci kogoś bliskiego i będzie miała do tego pełne prawo. Santa Muerte nie jest po prostu kolejnym bóstwem chtonicznym, wybacz, nie znam tego słowa. Pierwszy raz się z nim spotykam w języku polskim. To pani odrzuconych, wyklętych i tych, którzy czują się mu zbyt niegodni, by zwracać się bezpośrednio do Boga. Trudno się dziwić, że tak wielu mieszkańców Night City znalazło w niej swoją opatronkę. Okej. Dobra, mam jeszcze dwie minutki, więc szybko przelecimy, na ile damy radę. Zrobię rozmowy. Marta Costa i Sebastian Padre Ibarra. Maria. Przepraszam, to nie jest Marta, tylko Maria. Maria. Padre. Padre, to pilne. Padre. Padre, co się dzieje, córko? Coś niedobrego. Ladrillo zorientował się, że ja go wsypałam. Nasłał na mnie ludzi. Mam ogon. Nie mogę ich zgubić. W domu włączył się alarm. Chcą mnie zdjąć. Potrzebuję pomocy i to szybko. Ale na komendę nie mogę zadzwonić, bo chłopaki się zorientują, że robię na dwa fronty. Rozumiem. Działam. Spróbuj się gdzieś ukryć i podaj adres, pod którym mam wysłać ludzi. Okej, błagam. Pospiesz się. Wiesz, co oni robią gliną. Spokojnie, dziecko. Nie zostawię cię w potrzebie. Z Bogiem. Maria? Maria, jesteś tam? No chyba ją załatwili. O kurczę, to może trzeba było jednak... Patrzcie, może trzeba było Ladrillo jednak zdjąć. Patrzę na to, co zrobił Padre, bo jakby na to nie spojrzeli, my jesteśmy punkiem i my z Padre mieliśmy całkiem niezłe, szczególnie na początku widać to było, że mieliśmy całkiem niezłe kontakty. Kolejna rozmowa. Elena Vargas i Jose. Elena. Jose, zbieraj chłopaków. Wiem już, kto dał Padre cynk, że gliny robią na Twistera. Daj mi nazwisko, zajmę się resztą. Maria Costa. Tylko uważaj, jest z psami. Z psiarni, przepraszam. Poradzę sobie. Kolejna rozmowa Jose i Gustavo. Jose, Gustavo, słyszałem, co się stało. Przyjmij nasze wyrazy współczucia. Jose, a ty zdaj, Jose, ty dwukropek się pojawił znowu z tyłka. Zamówiliśmy dla Marty mszę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia. Gustavo, modlitwy? Dzięki. Nie wiem, co jeszcze możemy dla was zrobić, ale zawsze możesz liczyć na mnie i chłopaków. Jeden telefon i działamy. Zamówienie na już. Potrzebujemy więcej słodyczy na ulicach i do magazynu, ze dwie dostawy na zapas. Wista może zacząć się wysychać, a nam przyda się dodatkowa kasa. Chuj wie, co będzie dalej. Gustavo żałobie po tym, co skurwie Sixth Street zrobili z jego kobietą. To się może skończyć wojną. Jestem ciekaw, o co chodzi ze słodyczami. Czy to, no raczej wątpię, aby chodziło o zwykłe słodycze, tak? Patrzę na język, który tam był użyty. Jesper i Dino Dinowicz. Jesper, czyż... Jesper chyba to jest, bo to jest Jasper ogółem, to jest jak Kacper, tylko że to jest holenderskie imię i do tego Jesper tutaj będę czytał, a nie Jesper, tak? Więc wybaczcie, jeśli jest to przeczytane źle i powinno być jednak Jesper. Jesper, zjebałem, zjebałem strasznie, pomóż mi. Dino, załączam lokalizację. Jesper, wyślesz kogoś po mnie? Dino, nie przeciągaj struny. To, że ci wystawiam swoją kryjówkę, to moja dobra wola. Proponowałem ci lepsze ubezpieczenie przed misją, to nie chciałeś. No jasne, dzięki. Okej, i ostatnia rozmowa. Pierwszy sierżant numer 8734 i major Adam Dodge. Pierwszy sierżant. Wykryliśmy go. Obiekt o sygnaturze fal zewidencjonowanej pod numerem hashtag 617958-A6 w pobliżu naszej pozycji. Proszę o zwiad z powietrza i wsparcie w ustaleniu dokładnej lokalizacji obiektu. Major, odmawiam. Nie mam wolnej jednostki. Przeprowadźcie skany naziemne. Zrozumiałem. Przechodzę do realizacji zadania. Okej. Więc skończyliśmy dzienniki, hurra. I wchodzimy teraz, moi drodzy, w wiadomości. Zakazana miłość, to już znamy. Tutaj mamy odór grzechu, mamy... O Jezus, ja pierdzi. To jest, moi drodzy, prawdziwa multipla. Motocykli. Jezus Maria, Padre, co ty mi chcesz sprzedać w ogóle? Dlaczego to się nazywa samochody na sprzedaż? To mnie troszkę dziwi. Ale to jeszcze mamy dalej. Kupione od Dino. Jedzie do ciebie kierowca. Tutaj jeszcze mamy. A, to już było też, jest zbazowany. Podrzucenie gdzieś ekstra, to jest za dodatkową tam opcjonalną rzecz, którą zrobiłem. No i te mamy dane, okej, czyli po prostu dostaliśmy sporo wiadomości, które nie są nic warte i nie są ważne. Dobra, troszkę przyciągnąłem, ale dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. I widzimy się już w kolejnym odcinku, gdzie pojedziemy w końcu do Delaymana i wykonamy chyba jeden z ostatnich rozwojów gdzieś tutaj w okolicy na pewno. Tak więc nie przedłużając, do zobaczenia, na razie.